Stało się. Mój portfel inwestycyjny zaliczył kolejny etap w drodze do wolności, przekraczając łącznie ponad 300 tysięcy złotych. Przy okazji tego osiągnięcia i powoli kończącego się 2023 roku zacząłem głębiej rozmyślać o tym, jak w przyszłości będę wypłacać pieniądze z tego portfela. Dlatego dziś podsumujemy sobie listopad, opowiem Wam o tym, jakie akcje kupiłem, a jakie sprzedałem i dodatkowo podzielę się z Wami moimi rozkminami dotyczącymi niedawnego ogólnopolskiego badania inwestorów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, a także porozmawiamy właśnie o tym, jak planuje wykorzystać w przyszłości uzbierany kapitał do pasywnego dochodu. Zapraszam. Ok, zaczynamy od podsumowania listopada. Na koniec października mieliśmy 282 010 zł, w listopadzie dopłaciliśmy 3200 zł i na koniec listopada mamy 304 632 zł. Złote. Kolejny etap zaliczony. 300 tysięcy możemy sobie odznaczyć. Jestem ciekaw w ogóle od kiedy ty mnie oglądasz, czy jest na sali osoba, która ogląda mnie od tych pierwszych odcinków, kiedy miałem około tam 150 tysięcy złotych już na samym YouTubie. Kolejne 150 tysięcy uzyskane, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Mam nadzieję, że kiedyś osiągniemy wspólnie ten moment, kiedy będzie tu milion. Podejrzewam, że jeszcze do tego sporo lat, ale no z każdym miesiącem mimo górek i dołków Dopłacam jak widzicie regularnie do inwestycji i mam nadzieję, że ten milion kiedyś osiągniemy. Przechodząc, już do trochę większych szczegółów, jak to wyglądało, jeśli chodzi o obligacje skarbowe, tutaj kolejne 239,95 na plus. Oczywiście dopłaciłem do części akcyjnej 3200 zł. No i dodatkowo akcje dosyć mocno odbiły, także łącznie plus 20,021 ponad w akcjach i także krypto. Widzimy, że odbija nam od niedawnych dołków, i już mamy też kolejny w moim portfelu kolejny 1000 na plus. Także pomimo umacniającego się złotego, co negatywnie wpływa jakby na wyniki mojego portfela, bo jednak większość mam gdzieś w dolarze ulokowane aktywów, no to te wszystkie aktywa, czy krypto, czy akcje na tyle wzrosły w górę, że aż tak tego spadku wartości dolara do złotego tutaj na moim portfelu nie odczuwam. No i spoko. No i tak to wygląda cała historia od początku. Bardzo lubię ten slajd pokazywać, bo to pokazuje całą tą naszą historię inwestowania. Widzicie, że to zacząłem wszystko spisywać w połowie 2020 roku. Tutaj byłem nawet na minus 4000 z tego co pamiętam. Na tamten czas, no i przez ten okres mocno się rozwinąłem jako inwestor, myślę, i dalej się oczywiście będę rozwijał, no i mam nadzieję, że ta niebieska linia będzie coraz bardziej odchodzić od tej czerwonej, a żeby też tak troszkę bardziej już widzieć, ile konkretnie zarobiłem na tych wszystkich inwestycjach, mam właśnie kolejny slajd, to pokazuje na stan na koniec danego miesiąca, jaki mam łączny zysk z całego portfela, no i to widzicie, że. Te październikowe dołki szybko zostały odrobione w listopadzie. Zobaczymy, jak to będzie w grudniu. Czy będzie jakiś rajd Mikołaja, czy nie. No, ale jeśli nawet utrzymamy te około 50 tysięcy ponad to, co wpłaciłem, będę bardzo zadowolony. Ten 2023 na razie wygląda na mega odbicie, przynajmniej w moim portfelu. Sponsorem odcinka jest XTB. Sam inwestuję przez XTB głównie ze względu na brak prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro i wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla polskich inwestorów, jak udostępnienie PID-8C do łatwego rozliczania podatkowego, czy formularza W8B zmniejszającego należne podatki od dywidend z akcji amerykańskich. Jeśli chodzi o dywidendę, część dywidendową w listopadzie, to tutaj dostałem dywidendę od Lowe's i British American Tobacco, to jest ten miesiąc, kiedy najwięcej dostaję dywidendy, chociaż jak pewnie kojarzycie z filmu dlaczego nie inwestuję dywidendowo, nie jest to moje jakieś główne skupienie ta dywidenda, natomiast co by nie mówić, psychicznie bardzo fajnie to działa, że sobie tam kapie gotówka do portfela, także lubię sobie to śledzić, no i widzimy, że cały czas tutaj dołek jest ubijany, jeśli chodzi o tą dywidendę, ale no, Mam nadzieję, że w końcu sam portfel będzie na tyle rósł, że i ta dywidenda będzie rosła. Co ciekawe Alibaba ogłosiła, że będzie wypłacała dywidendę, także kolejna spółka dywidendowa u mnie w portfelu. Alibaba, jakby co, nie sprzedałem, już taki mały spoiler, ale Alibaba będzie właśnie wypłacać dywidendę. Także no myślę, że 2024 to już będzie rok raczej, powinien być to rok, kiedy dywidenda będzie Większa niż poprzedni rok, ale jakby podsumowanie roczne zrobimy sobie na koniec grudnia, także już zapraszam na podsumowanie całego roku. Tam będzie dużo więcej takich właśnie. Ogólnorocznych statystyk. Ok, co się działo u mnie w portfelu? Jakie transakcje poczyniłem? Tak naprawdę dwie, nie jakieś grube. Nie było to jakieś grube zmiany w tym miesiącu. Na koniec już miesiąca tak naprawdę zakupiłem Technion, kolejną paczkę akcji, 60 akcji po 218 koron szwedzkich, ale sprzedałem Atlassian. Tutaj Atlassian sprzedałem po 196 dolarów, także. Totalnie zamknąłem pozycję. No i jeśli chodzi o to, jak to wyglądało, to średnia cena zakupu Atlasem to była 151 dolarów. Średnia cena tutaj właśnie sprzedana 196 dolarów łączny, zysk 226 dolarów to daje tam prawie 30%, ale nie była to jakaś wielka pozycja, także tutaj około. 1000 złotych zysku. No i na szybko się może podzielę, dlaczego sprzedałem Atlasian. Nie była to jakaś wielka pozycja w portfelu i tak naprawdę ja wychodzę jakby od tego piątego punktu. Trochę chcę zmniejszyć liczbę spółek w portfelu, tak żeby móc lepiej ogarniać to, co u mnie się w portfelu dzieje. No i jakby od tego wyszedłem, ale dlaczego akurat padło na Atlasian, to przede wszystkim dla mnie jakoś trudny to jest biznes do śledzenia, do sprawdzania, czy im dobrze idzie, czy nie, jak to wygląda w kontekście konkurencji. Konkurencji. Sam używam Atlaszem w pracy, także raczej jestem zadowolony z tego produktu, ale ciężko jest jakby ocenić, czy to jeszcze ma szansę przez wiele lat rosnąć i czy przez wiele lat. Atlasian będzie w stanie odpychać konkurencję. A co mnie tak skłoniło do takich rozkmin, to jest te wieczne ich duże wydatki na R&D. I tak naprawdę też ta, to wynagradzanie dla pracowników czy zarządu w postaci stock-based compensation akcji, gdzie tak naprawdę no, ani marża netto księgowo nie wychodziła na plus, ale też jeśli oni tak bardzo lubili się chwalić tym, jakie mają wolne przepływy pieniężne, ale właśnie nie uwzględniali wydatków na stock-based compensation, także jeśli byśmy odjęli od tych wolnych przepływów pieniężnych te wydatki na rozdawanie akcji pracownikom, to tak naprawdę też tutaj nie wychodzimy za bardzo na plus, co moim zdaniem jest niekorzystne końcowo dla inwestora. Także podsumowując, hojnie dalej jest wyceniany Atlasian. Ja jak kupowałem Atlasie, to i tak czułem, że dość drogo, przynajmniej ten pierwszy pakiet. Potem dokupowałem na kolejnych dołkach, ale też no, nie sądzę, żeby to był jakiś super okazja. Teraz ta aktualna cena, chociaż tam chyba w 2021 cena oscylowała około 200, 400 dolarów, także, no, wiadomo jak to jest z rynkiem. A tam jest dla mnie, ok 30% zysku. No, nie będę płakał z tego powodu, a też zbyt ciężko mi się śledzi Atlasian zbyt dużo czasu bym chyba poświęcał, żeby próbować zrozumieć, czy końcowo dobrze chłopaki robią, czy nie. Także postanowiłem Atlasian sprzedać. No i po tej aktlashian zobaczmy jak aktualnie wygląda cały portfel akcyjny. Tutaj też dalej mam takie przeczucie, że tych spółek jest za dużo. Dalej mam jakieś potrzeby redukcji ogólnej ilości spółek. Natomiast to no, jak wiecie, dosyć wolno do tego wszystkiego podchodzę. Nie spieszę się z tymi decyzjami. Też nie lubię sprzedawać bez sensu na. Na stracie tych wszystkich spółek, także dobra, podsumujmy sobie, jak to aktualnie wygląda. Oczywiście Amazon 21,4% całego portfela, największa pozycja, Alphabet 14%, Evolution AB, Evolution Gaming, szwedzka spółka prawie 12%, Adobe 8%, Dino Polska. Jeśli nie widzieliście ostatniej analizy Dino na kanale, to zapraszam 53 minuty materiału z analizą jednej spółki. Najdłuższy mój materiał ogólnie taki nagrywany, nie na żywo. No, myślę, że dla osób, które są zainteresowane tą spółką, bardzo fajny materiał, także polecam także dla osób, które nie do końca są zainteresowane Dino, ale chcą zobaczyć, jak ja podchodzę do analizy spółek, to też myślę, że tam możecie z tego bardzo dużo wyciągnąć. Dalej mamy Technion, właśnie ten dokupiony 5,3%. Potem mamy dwie spółki fintechowe, powiedzmy: Paypal i Adyen po 5,2, czyli tu się wyrównało. Jeśli bym nic nie kupował i nie sprzedawał, to ciekawe właśnie jak tam w kontekście wielu lat to będzie wyglądało na moim portfelu, która spółka będzie coraz więcej ważyła, a która straci, zobaczymy. Dalej mamy British American Tobacco 4,5%, Alibaba 3,5%, Vithen 2,9%, Lowe's 2,6%, Universal Display 2,3%. Dalej mamy dwie polskie spółki gamedevowe zakupione kiedyś pod IKE. Czy x, sorry. No i tutaj właśnie nad nimi się mocno zastanawiam, bo to jest dosyć ciężka miłość do tych spółek. Jeśli porównamy sobie to, jak fajne są te dla mnie spółki, ale z drugiej strony, jak nieciekawe mogą być to akcje. Także tutaj łącznie ponad 3% w tych spółkach, i tam dalej jeszcze mamy Unity i Fiverr, najmniejsze spółki, nad którymi też się zastanawiam, czy chcę trzymać tak małe pozycje. I uwaga, na koniec roku przy okazji podsumowania grudnia przejdziemy sobie przez te wszystkie akcje. Pokażę Wam ile na nich zarobiłem, a ile może straciłem. Także jeśli nie chcecie przegapić tego odcinka, polecam zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek i w podsumowanie roku widzimy jak Reksio Szynkę. Tyle jeśli chodzi o podsumowanie portfela, tak jak mówię zachęcam do przeglądu w grudniu, tam trochę głębiej opowiemy sobie o spółkach. Teraz przejdźmy do kilku rozkmin jakie mam z listopada 2020. 23. OK, przede wszystkim wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów, tworzone przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Zawsze co roku lubię sobie analizować, co się zmienia, jak się zmienia nasze podejście do inwestowania. No i chciałem wybrać tutaj trzy takie najciekawsze dla mnie slajdy i o nich trochę pogadać z Wami. Po pierwsze, bardzo fajny slajd. Największe znaczenie w inwestowaniu. Co ma, jak to wyglądało historycznie? Zobaczcie, że tutaj na niebiesko jest analiza fundamentalna. Czyli dla tych osób największe znaczenie w inwestowaniu ma właśnie analiza fundamentalna. No i bardzo mnie to cieszy jako propagatora analizy fundamentalnej, że ten niebieski kolor rośnie tak naprawdę kosztem tego zielonego, czyli wyłącznie analizy technicznej. Oczywiście najwięcej osób jeszcze uważa, że obie te analizy. Czy obie te metody łącznie są istotne? Natomiast no, widzimy tutaj dosyć mocny trend zjazdu tego zielonego koloru, analizy technicznej kosztem właśnie wzrostu analizy fundamentalnej. Moim zdaniem bardzo dobry kierunek. Co ciekawe, już 16%, ponad 16% osób. Stwierdziło, że nie potrafi w ogóle analizować instrumentów finansowych, i ten trend tutaj dla mnie jest dość niepokojący, że tak powiem. Także ja, jako tutaj mały przedstawiciel finansowego YouTube'a, będę starał się tą liczbę zmniejszać, żebyście, żeby każdy. Mógł mieć szansę nauczyć się analizy, przynajmniej z mojej strony, akcji. Ok, drugi taki bardzo ciekawy dla mnie slajd, chyba najciekawszy z tegorocznych wyników, to ETF-y i akcje spółek zagranicznych w portfelach m, naszych, czyli w portfelach polskich inwestorów. I zobaczcie, jak to wygląda na przestrzeni lat, jak to wszystko ładnie rośnie. To wygląda jak przychody jakiejś spółki. <laughs> ETF-y rosną jak na drożdżach, już 45% z nas ma jakieś ETF-y. Także moim zdaniem bardzo dobrze, ale też akcje spółek zagranicznych. Rosło to już do 31%. Także, no, też ja, jako tutaj przedstawiciel czy propagator inwestowania w akcje spółek zagranicznych, bardzo mnie to cieszy. Tu też oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że brokerzy. Maklerzy polscy i zagraniczni, no coraz łatwiej nam jest inwestować w zagraniczne akcje. Dzięki nim także super. 31% to naprawdę moim zdaniem rewelacyjna liczba, jak na stan naszej wiedzy ogólnie finansowej czy języka po prostu angielskiego. No wiele osób po prostu nie inwestuje za granicą, bo ma problemy właśnie językowe. Także 31% super. A to jeszcze też trzeci dla mnie najciekawszy slajd pokazujący, porównujący tak naprawdę wiek inwestora i to, jakie aktywa ma w portfelu. I zobaczcie, na przykład na akcje na GPW, polskie akcje tutaj najstarsi inwestorzy jednak mają najwięcej właśnie akcji polskich, młodsi już nie aż tak bardzo. Natomiast jeśli już mówimy o kryptowalutach, to właśnie młodsi mają kryptowaluty w portfelu, starsi raczej nie są przekonani do tego typu inwestycji, co mnie też jeszcze troszkę zdziwiło, no może nie zszokowało, ale na pewno zdziwiło, że jeśli chodzi o złoto, to też młodsi bardziej tutaj ufają w złoto, a najstarsi się już tak raczej nie większość pakowane jest tutaj w polskie akcje no i ostatnie takie najciekawsze dla mnie wyniki tego badania to oczywiście wyniki tego jakie są główne źródła informacji dla was dla inwestorów i kanały na YouTube uzyskały średnią ocenę istotności, zobaczcie, 3,5 czy 48 od 1 do 5. Odsetek korzystających w ogóle z tego mojego, powiedzmy, źródła, czyli z YouTube'a 50%, czyli gdzieś 50% inwestorów kompletnie nie patrzy na YouTube'a, co jest dla mnie dość ciekawe. No i jeszcze chciałem podziękować wszystkim, mam nadzieję, że ktoś tam zagłosował na mnie, niestety nie udało mi się zdobyć mojemu kanałowi dwóch gwiazdek, jeśli chodzi o najpopularniejsze kanały na YouTube. Tutaj ja jestem w tej kategorii jednej gwiazdki, to jest wszystko ułożone alfa Także wolna arystokrata już mi się nawet nie udało tego zmieścić na tej grafice. Ale jeśli ktoś oddał na mnie głos, to wielkie dzięki. Może w przyszłym roku uda się przeskoczyć na dwie gwiazdki i powalczyć tutaj z tuzami YouTube'a na Naszym finansowym podwórku. Oczywiście przy okazji gratuluję wszystkim zwycięzcom. A jeśli mówimy już o ankietach, to jeszcze chciałem Was zachęcić do udziału w takiej ankiecie, którą przygotowują twórcy Scraba, takiego narzędzia pomocnego do inwestowania. Oni też mają swoją ankietę teraz, około 4 minuty. Ankieta jest po angielsku, też te wyniki tej ankiety mogą być dla mnie bardzo ciekawe. Także jeśli chcecie, to w opisie filmu będzie link do tej ankiety. Zachęcam do udziału, też prawdopodobnie jakieś wyniki sobie omówimy tutaj już troszkę bardziej już konkretniej mocniej w akcje są różne problemy frustracje takie konkretne pytania od skraba padają i jestem bardzo też ciekawy wyników tej ankiety także zachęcam. No i przejdźmy sobie do głównego tematu tego odcinka, czyli pasywnego dochodu z giełdy. Najłatwiej jest to nam wyobrazić sobie na dywidendach na początku no i przejdźmy sobie przez taki przykład, ile byśmy mogli mieć miesięcznie z dywidendy przy jakim kapitale. I Zobaczcie, że przy kapitale miliona złotych, jeśli ten nasz yield on cost, tak zwany, czyli stopa dywidendy wyniosłaby 10% przy oczywiście podatku 19% mielibyśmy 81 tysięcy rocznie, czyli miesięcznie 6750 zł, to zwróćcie uwagę, że jest to takie dosyć grube Założenie, jeśli chodzi o ten yield on cost, no, czy to są dosyć mocno wysokie wartości, dywidend, i raczej zalecałbym tutaj nie szastać aż tak, e, tak wysoko dywidendowymi spółkami, bo to rodzi inne problemy. Jest tutaj tak zwana pułapka wysokiej dywidendy. Mówiłem o tym już kilka razy na swoich materiałach. Nie będę już się tu rozwodził. Powiedzmy, że oscylujemy bardziej w takie perspektywiczne spółki, takie może trochę bezpieczniejsze, i ten nasz yield on cost wyniósłby zamiast 10%. Tylko 4%. I zobaczcie, że zmieniając właśnie ten parametr, żeby mieć tyle samo miesięcznie, 6750 zł, już musielibyśmy mieć uzbierany kapitał o wartości 2,5 miliona zł. Natomiast problem z takim myśleniem dla mnie jest taki, że no ja nie inwestuję tylko dywidendowo, mam różne spółki, które mogą jeszcze przez wiele lat nie wypłacać dywidendy a także oczywiście mam część portfela w ETF-ach, no i jak wtedy do tego podejść, jak podejść do życia z swojego kapitału, skonsumowania swojego kapitału, nie mając portfela tylko dywidendowego. Na pomoc przychodzi nam tak zwany Safe Withdrawal Rate, czyli wskaźnik bezpiecznej wypłaty powiedzmy, czyli ile procent kapitału naszego możemy sobie powiedzmy rocznie wypłacać, żeby ten nasz kapitał nie stopnią, bo cała zabawa polega na tym, że no nie chcemy, żeby ten nasz kapitał w końcu zniknął przy wypłacie tych pieniędzy. I taką najbardziej popularną metodą, najbardziej rozpowszechnioną regułą jest reguła 4%, tutaj promowana przez pana Williana Bengena, który zrobił właśnie takie badania na ten temat, ile możemy wypłacać z tego naszego portfela tak, żeby ten portfel nie stopniał. I reguła mniej więcej polega na tym, że pierwszego roku, powiedzmy, że Zdecydujemy się już na konsumowanie tego portfela, już nie dokładamy tam, tylko konsumujemy, cieszymy się z tego kapitału, który uzbieraliśmy. Pierwszego roku wypłacamy sobie 4% portfela, i potem każdego kolejnego roku korygujemy ten. Procent wypłaty o inflację, albo uwaga, deflację, bo to też mało kto o tym mówi, jeśli akurat byśmy mieli deflację, no to potem powinniśmy w kolejnym roku trochę mniej sobie wypłacić. Problem z tym badaniem ogólnie jest taki, że no, był tam gdzieś w latach 90. i było to badanie przy alokacji 50 na 50 i też tylko jakby było skupienie tutaj na akcjach akcjach i obligacjach amerykańskich. 50 na 50 to znaczy, że 50% portfela mielibyśmy w akcjach USA, a 50% w obligacjach Stanów Zjednoczonych. Także no jest to taki trochę przypadek, może nie do końca pasujący pod nasze. Warunki, no, ale już możemy od jakiejś bazy tutaj wyjść. Ok, 4% powinno być bezpiecznie. Tutaj, właśnie na podstawie tych badań, była mowa, że przez 30 lat wypłacając właśnie takie 4%, potem korygowane o inflację, nasz portfel nie powinien stracić na wartości, a my możemy się bezpiecznie tego cieszyć. Ostatnio nawet była taka dość gruba sytuacja do, taka dość zabawna. Dave Ramsey, osoba mająca taki bardzo popularny finansowy podcast, chyba, czy taki program. W głównie skupiający się właśnie na inwestowaniu czy spłacaniu kredytu. Nie wiem, czy słyszeliście, często Marcin Iwuć o tym mówi, że dzięki temu Dave'owi Ramseyowi wiele osób spłaciło swoje kredyty i potem tam krzyczą I am debt free. Że już nie mają kredytów, ogólnie bardzo spoko sytuacja. Natomiast, no, palną ostatnio taką śmieszną rzecz, że 8% nawet jest bezpieczne, bo zakładając, on tam promuje chyba jakiś taki fundusz inwestycyjny IVSX, który historycznie dał nam, dał nam w sensie inwestorom, zarobić 12% rocznie, czyli bardzo dobrze, pobijając nawet rynek S&P 500 No to zakładając, że nasz portfel rośnie o 12% i uwzględniając jakąś 4%ową inflację średnią, to tak naprawdę według Dave'a możemy sobie wypłacać aż 8%, to jest diametralna różnica w kontekście tego bezpiecznego 4%, o których była mowa w tym poprzednim badaniu. I to wziął na ruszt Nick Maguli, Maguli nie wiem jak to przeczytać, ale osoba, która napisała po prostu kupuj, też polecam przy okazji książkę, którą wydaje właśnie Michał Szafrański, Polecam już, chociaż sam nie przeczytałem, sam kupiłem, chwaliłem się tym na Twitterze. To jest taka osoba bardzo skupiająca się na danych, ona ma właśnie swój blog of dollars and data, czyli wszystko wokół danych, no i Nick wziął to wszystko na rusz, te, te słowa Dave'a Ramsey'a i sprawdził każdą możliwą 30-letnią perspektywę. Wypłaty tych 8% i co ciekawe, przy wypłacie 8% tego całego kapitału, zakładając właśnie te zwroty historyczne tego funduszu no to średnio mielibyśmy szansę na 58% przetrwania takiego portfela po 30 latach. To zobaczcie, że jakbyśmy wzięli właśnie te 4% wypłaty kapitału, no to wtedy jest 100% przetrwania tego kapitału, czyli to jest bezpieczne. i mniej oczywiście tym no mniejsza szansa, że ten nasz kapitał nie stopnieje w końcu. A no jednak trzeba wziąć pod uwagę dosyć dłuższe perspektywy, no bo chyba raczej, jeśli już ktoś chce cieszyć się tym kapitałem, to nie na kilka lat, a raczej na Trochę dłużej, też raczej dłużej żyjemy, także trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. W każdym razie, no 8% wydaje mi się, że to jest głupota, którą palnął tak naprawdę Dave Ramsey. Natomiast no, najważniejsza sprawa, tak naprawdę na koniec, to jest to, jaki mamy portfel, z czego mamy ten nasz portfel inwestycyjny złożony. Czy są to tylko akcje, czy jakaś tutaj domieszka obligacji, czyli to jeszcze inaczej może wyglądać. I zobaczcie tutaj, wziąłem taki bardzo przekonany Krojowe badanie z Early Retirement Now, to jest taki blok inwestycyjny poświęcony właśnie FIRE. Podam w ogóle link, oczywiście w opisie do tego badania. Tam wzięli bardzo dużo rzeczy pod uwagę. No i też bardzo fajna taka tabelka podsumowująca te wszystkie badania. Przy jakiej alokacji w portfelu, jakie mamy szanse, żeby ten nasz portfel przeżył ile lat. I zobaczcie tutaj przy 100% akcji przez 30 lat, wypłacając sobie 3%, mamy szansę Niemal stuprocentową można powiedzieć, to znaczy, że nasz kapitał nie stopnieje. I tak 3% możemy sobie wypłacać nawet przez 60 lat. Natomiast jeśli byłoby to 0% i wszystko byłoby w obligacjach, no to już. Ciężko byłoby z tego portfela tak ciągnąć, no bo obligacje oczywiście w dłuższym terminie raczej przegrywają z akcjami. No i tutaj, patrząc na tą tabelkę, ja to raczej patrzę z perspektywy 100% akcji, bo docelowo raczej będę miał 100% w akcjach. No ale można sobie gdzieś tutaj mniej więcej pomiędzy tymi 100% a 75% popatrzeć, gdzie jest ta. Ten moment, kiedy to już staje się mało bezpieczne. No i widzimy, że nawet te 5% dla 100% akcji daje tylko 80% szansy na przeżycie tego portfela. Także, no, czy to mało, czy to dużo, raczej zależy od podejścia. Jeszcze mam kilka takich punktów, o których chciałem Wam powiedzieć. Natomiast, no, zwróćcie na to uwagę, że powyżej 5%, no, to to już jest raczej igranie z losem. I też, no, co ciekawe dla mnie, no, to właśnie pokazanie tego, że im więcej akcji, i im dłuższy termin, historycznie oczywiście to są wszystko badania historyczne, tym no lepiej mieć 100% w akcjach. Chociaż, no wiecie, psychicznie to może trochę gorzej wyglądać, bo jednak akcjami czasami miota jak szatan, a obligacje jednak stabilizują nam ten portfel, także to wszystko zależy od naszego indywidualnego podejścia. Z mojej strony właśnie, ja, jak sobie zacząłem o tym myśleć, patrząc właśnie na tą wcześniejszą tabelkę, no to też jeszcze chciałem tak podkreślić, że to nie jest taka abstrakcyjna, mega decyzja, jakaś odrealniona. I tak naprawdę, no jak już byśmy mieli korzystać z tego kapitału, to są różne inne czynniki, które mogą wpłynąć. Nazwałem to flexible SWR, czyli ten Safe Withdrawal Rate, bo. Tak naprawdę możemy, powinniśmy raczej, jeśli jest na przykład rok, kiedy są dołki na giełdzie, starać się mniej wypłacić akurat, tak żeby nie zgarnąć z tego portfela za dużo. A w momencie, kiedy na przykład giełda odbija i tam rośnie o 20%, wtedy możemy sobie troszeczkę to poluzować i zamiast, nie wiem, powiedzmy, wybierzemy, że 4% łącznie gdzieś chcemy średnio wypłacać, to w słabych momentach wypłacać mniej, 3,80, 3,5 na przykład. A w tych lepszych latach do 4,5 na przykład dojść. Tak? Można też się tak bawić, to nie musi być to jeden i konkretny współczynnik. Wydaje mi się, że też powinniśmy zwrócić uwagę na inne jakieś nasze programy emerytalne i wliczyć to, że no kiedyś prawdopodobnie w końcu też każdy z nas dojdzie do tego wieku, gdzie ZUS też nam coś wypłaci. Można to traktować jako taką osobną ochronę tego naszego safe withdrawal rate, osobny bufor. Oczywiście to nie jest tak, że gdzieś tam ja na przykład planuję totalnie się położyć na kanapie i oglądać seriale. Prawdopodobnie też będzie jakiś jeszcze dochód, może i będę pracował nad czymś, albo nie wiem, dalej będę miał YouTube'a. Na pewno można się czymś jeszcze bawić, coś porobić, coś sprzedać nawet. To, to wszystkie te wyliczenia są takie, no właśnie jakbyśmy mieli... Totalnie już nigdy nic nie zrobić, no wydaje mi się, że to też jest trochę mało realne. Na pewno trzeba będzie gdzieś tam w pewnym momencie przemyśleć kwestię ubezpieczeń. Co też jakby nie jest w tych tabelkach uwzględnione, ale też na przykład w moim przypadku mamy tutaj dom jednorodzinny. No, też zawsze jest opcja sprzedać ten dom i się gdzieś przeprowadzić do mniejszego mieszkania, jak już gdzieś tam na starość. Także nie przykładałbym, ja przynajmniej nie przykładam aż tak wielkiego znaczenia aktualnie do tego safe withdrawal rate. W sensie, no nie wiem, czy to będzie 4%, czy 5%, czy 3. Jeszcze jestem za daleko chyba tego momentu, żeby jakiekolwiek decyzję o wspieraniu się tym kapitałem podjąć. No ale tak, żebyś, jak wy zaczniecie sobie to rozkminieć, ten temat, to chciałem wam, dać wam znać, że no to nie jest to takie odrealnione wszystko i wiele różnych czynników jeszcze na tą bezpieczną wypłatę wpływa. Natomiast po uzbieraniu tych 300 tysięcy kapitale, zacząłem się też zastanawiać nad tym właśnie, gdzie jestem, oczywiście w kontekście Fire, może jakiegoś przyszłego, potencjalnego, gdzie sobie kiedyś założyłem, że to kiedyś, czy tak aktualnie myślę, że to powinno być około 3,5 miliona złotych, to też chciałem do tego trochę inaczej podejść, bo ta, te 3,5 miliona jest na tyle jeszcze dalej dla mnie abstrakcyjne i wydaje się tak daleko, no, że to, to jest jakieś mało realne, takie, no, jakaś tam liczba dziwna nie, i taka mała właśnie możliwa na ten moment, przynajmniej tak się wydaje i chciałem do tego podejść z perspektywy tego, jak ten aktualny kapitał, na ile on może wesprzeć moje aktualne podstawowe wydatki i zobaczcie. Średnio sobie gdzieś spisałem, że wydajemy tak na takie podstawowe wydatki 6000 złotych zakładając ten safe withdrawal rate, tą wypłatę z całego kapitału na poziomie 5%, tu zakładam, że te 5% będzie ok, bo no jeszcze mam jakieś tam osobne dochody, nawet jakbym nie pracował powiedzmy, taka hipotetyczna sytuacja. Oczywiście należy zawsze uwzględnić podatek, to też niektórzy zapominają, że te 19%, no jednak od jakiegoś zysku, ja tu uwzględniam, że wszystko, co bym brał na, z wypłaty tego kapitału, to wszystko będzie opodatkowane na 19%, no to zobaczcie, zakładając, że miesięcznie moje podstawowe wydatki wynoszą 6000 zł miesięcznie, to przy aktualnym kapitale... Mógłbym przy tym 5% SWR wypłacać sobie 1000 zł miesięcznie, a jest to no powiedzmy 17% aktualnych wydatków. Czyli już w 17% moje takie podstawowe życie mogłoby być zaspokojone tym kapitałem, który uzbierałem. I to jest już taka trochę bardziej realna na takich mniejszych liczbach realny cel czy liczba. Także też możecie sobie odtąd wyjść, nie tylko patrząc na wielkie liczby typu FIRE, a właśnie patrzeć na aktualne miesięczne.

Jakieś podstawowe wydatki i ile aktualnie właśnie byśmy z tego mogli mieć, wypłacając część kapitału. Zobaczcie, że właśnie, jeśli ja bym kiedyś doszedł do tego momentu 3,5 milionów i zakładając ten SWR na poziomie 5%, no to tu już bym miał szansę na prawie 12 tysięcy pasywnego w sumie dochodu. Pasywne, niepasywne. Oczywiście to nie są tylko i wyłącznie dywidendy, które już bym musiał sobie przelewać na konto tu, przynajmniej w moim przypadku, mając tyle akcji pojedynczych, to to też będzie jakieś wyzwanie, pytanie, co teraz sprzedać, co, co w tym roku albo co w tym miesiącu sprzedać. Oczywiście do tego jeszcze będę dochodził jeszcze długo, ale no też chciałem sobie tak pokazać, ile to mniej więcej by było miesięcznie, mając właśnie taki zgromadzony duży kapitał jak 3,5 miliona. Wydaje mi się, że już przy takich zarobkach, aktualnie oczywiście, byłoby to spoko, ale uwzględnimy też to, że no te wydatki raczej będą rosnąć, biorąc pod uwagę właśnie inflację, chociaż też z tego, co rozmawiam, czy z tego, co widzę, jakieś różne analizy, no raczej jest tak, że na starość już nie potrzebujemy tylu pieniędzy, co wtedy, kiedy jesteśmy młodsi. No, także podsumowując, jeśli właśnie też nie macie jakichś portfela złożonego tylko z dywidendowych spółek, to polecam pobawić się właśnie tym safe withdrawal, Rate, zobaczyć sobie tę tabelkę, oczywiście wszystko w opisie filmu i pobawić się własnymi parametrami. I to by było na tyle. Oczywiście, jeszcze przypomnienie w ramach Mikołajek. Pamiętajcie, że na wolnyarystokrata.pl, zapisując się na newsletter, możecie odebrać bardzo fajny, wydaje mi się, poradnik tego, jak inwestować w akcje. Taka moja lista kontrolna, inwestycyjna 10 kluczowych pytań, na które powinienem sobie odpowiedzieć tak, zanim zainwestuję w jakąś spółkę. No i oczywiście, pamiętajcie, na giełdzie nie ma ekspertów, są tylko weterani. Dzięki za uwagę i niech procent składany będzie z Wami. Trzymajcie się.